Dzień dobry, dzień dobry. A to jest dzień jak co dzień. Z samego rana, słuchajcie, Sebastian idzie na stanowisko kanałowe zamontować wtryski do BMW X5. Wtryski za kwotę 17 100. Tutaj w międzyczasie tak, Kamil zawiózł turbosprężarkę do naprawy, zaraz wam opowiem. Cześć Sebuś. Cześć. Zobaczcie sobie, jakie drogocenne rzeczy Sebuś niesie. A cześć też miało być. I słuchajcie, tutaj taka sytuacja, problem był z nastawnikiem turbosprężarki, raczej sama turbosprężarka też była uszkodzona, ale jeszcze z nastawnikiem. A nastawnik zepsuł się dlaczego? Ponieważ tutaj był wymieniany przewód paliwowy, przez który zalewa się sterownik, zalewają się wiązki, inne historie. I tutaj właśnie zalał się nastawnik turbosprężarki. Przewód jest wymieniony w jakimś tam innym warsztacie. Samochód normalnie pracował, ale został błąd nastawnika turbosprężarki i sama turbosprężarka też była uszkodzona. I nastawnik też nie chodził. Także będziemy z tym wszystkim działać. Zapraszam do oglądania odcinka. Tu na stanowisku u Sebastiana, jeszcze u Sebastiana, no bo Sebastian jeszcze tu będzie pracował za 2 tygodnie chyba jakoś, tak? Auto gotowe do zaprowadzenia na geometrię, bo tu były wymieniane amortyzatory, był też przewód paliwowy wymieniany. Jest to samochód, który sprawdzaliśmy przedzakupowo i znaleźliśmy jakieś tam awarie, jakieś tam usterki, które usunęliśmy i nowy właściciel będzie już się cieszył autem. Nowy właściciel jest chyba z Wrocławia albo z Krakowa w ogóle. A tu wujek, co u ciebie? Co to jest? Samochód. Ale nie wiesz, co to na co? Nie, Kamil go wprowadził, żeby zwolnić miejsce na placu. Aha, ale co on tutaj robi i co tu było robione? Sebastian coś tu robił. A, jakiś serwis, dobra, kurde, słuchajcie, dobra. Serwis skrzyni biegów, serwis silnika. Olejowy oczywiście. A wujek, zobaczcie sobie. Kurna, S14 się składa elegancko. Silnik on się tylko wylewa. Powiedz wujek, dlaczego używasz w ogóle silikon właśnie tutaj w tej starej bryczce i tak delikatnie właśnie smarujesz? Pokaż, jaki to silikon. Specjalistyczny, silikon, słuchajcie. Specjalny. Specjalny, to nie jest jakiś tam do okien. Nie jest dekarski, nie jest sanitarny. Jest to przeznaczony właśnie do silników, do takich rzeczy. A smarujemy dlatego, że to już silnik ma swoje lata i elementy mogą być zdeformowane. Mogą te i one mają papierowe uszczelki, które mogą nie uszczelnić, nie przylegać dokładnie. I mogą być wycieki. I tak naprawdę, słuchajcie, często się zdarza, że właśnie stare silniki, jak się poskłada na te papierowe uszczelki, to właśnie tak się dzieje, nie? Dokładnie, gdzieś są, od razu pojawiają się jakieś zapocenia, jakieś wycieki, także dlatego smarujemy. Dokładnie, jak to się mówi, nie smarujesz, nie jedziesz. A, łańcuch, podwójny łańcuch, słuchajcie, kiedyś to robiono, kurda, silniki. Proszę bardzo. O, pompa nawet sprawna. No i fajnie. Fajnie, fajniusio. Słuchajcie, ja idę uruchomić samochód, który na pewno musicie pamiętać, albo pamiętacie, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek AC jest dzień jak co dzień. Samochód, który testuję, wlaliśmy środek datacol. On codziennie rano coraz lepiej odpalał. Tak więc odpalę go dzisiaj. Samochód stoi na stanowisku tam. Ale też jest zimno, bo jeszcze ogrzewania nie uruchomiliśmy. Obecnie jest 3 stopnie tutaj na dworze. Zresztą zobaczcie sobie, jak wszystko wygląda. Wszystko oszronione. Wyścigówka oszroniona. Prosiaczek wytarty. Tutaj też oszronione. Tutaj M-ka oszroniona. W ogóle ta M-eczka przyjechała na wymianę sprzęgła. Sprzęgło już czeka. A ja co? A ja idę zaraz uruchomić samochód i pokażę wam, jak odpali z samego rana. Chwila prawdy. Uruchamiamy samochód. Zobaczymy, jak odpali. Proszę bardzo. 16 stopni. Ale to akurat nie zmienia, bo to i tak na zimno się działo. Bez względu na temperaturę zewnętrzną. Proszę bardzo. Obroty wskoczyły na wyższe. Pomału spadają. Słychać, że silnik pracuje bardzo ładnie. Słyszycie?
Słyszycie? Obroty spadły. O, teraz bardziej. Troszkę coś tam bujnęło. W każdym razie i tak pan musi pojeździć. Dam panu jeszcze środek do paliwa, do zbiornika, jak będzie tankował do pełna, żeby jeszcze sobie zalał ten środeczek. A tymczasem auto wystawiam, przejadę się jeszcze, podłączę komputer, tak żeby zakończyć temat, żeby móc do pana zadzwonić i powiedzieć, jak temat wygląda, albo wysłać SMS-ka, bo się bardziej na SMS-ka umówiłem, że dzisiaj panu wyślę, bardzo ładnie pracuję. Naprawdę jestem mega zadowolony, zobaczcie sobie. Od razu w tym miejscu przypominam, że mamy w ciągłej sprzedaży środki do czyszczenia układów paliwa do oleju napędowego, do benzyny. Także jak ktoś byłby zainteresowany, piszcie tutaj na maila i pani Ania załatwi temat. Jazda testowa zaliczona. Podłączę tylko komputer, sprawdzę, czy nie wystąpiły jakieś błędy i temat zamknięty. Adam Kuntz, pan? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, Paweł z tej strony. No witam. Witam. Ja mam takie pytanie, czy dałoby radę tam umówić się na nowy rok? Kiedyś pan mi robi taką BMW 62 litry diesel. Mhm. Bardzo szpas, tam takie banany robiliśmy. Znaczy no, no pewnie, że jest, że można się umówić. No, nie widzę problemu, tylko też zależy na co, nie? No to wspomaganie. To było wspomaganie. A, no to jest, to pan jest zapisany. To już oddaję szefową. To z szefową trzeba oddzwaniać, a nie ze mną. Szefowa już panu ustaliła jakiś termin. To jest to wspomaganie, co pan odbierał samochód taki. Poczekaj, tylko daj mi numer telefonu. To nie, ja oddaję szefową. Zaraz sprawdzimy. Zapraszam, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Przed chwilą zakończyłem serwis jedyneczki. Dodatkowo tutaj wymieniliśmy opony z letnich na zimowe. Zobaczcie sobie, bo jak widać zima zbliża się wielkimi krokami. Pamiętajcie, że jeżeli wbijecie na sklep opon.com i zakupicie komplet nowych opon, otrzymacie 25 zł rabatu na hasło Motokuncik. Wchodzicie sobie na sklep opon.com, wybieracie sobie oponki idealne dla siebie i korzystacie z mojego rabatu. A pan Bober będzie wiedział, że jesteście ode mnie. Kamil z samego rana zrobił tutaj serwisik stałego klienta. Proszę bardzo. Serwisik zrobiony, a tu przyjechał samochód na diagnostykę, na sprawdzenie zawieszenia, na kontrolę wtrysków, tego typu rzeczy. I opowiadaj, Kamil, jak tutaj sytuacja wygląda. Błędy masz takie. Jakieś sonda przed katalizatorem i masz tak, dynamika nieprawdopodobna, sygnał za wysoki przy częściowym obciążeniu i sygnał za niski w trybie jazdy z hamowanym silnikiem. I jeszcze jest błąd, monitorowanie ilości wtryskiwanego paliwa, ilość wtryskiwanego paliwa za duża w porównaniu do wartości lambda i masy powietrza. Czyli coś tu może być z tymi sondami. Są błędy tej sondy przed, a zrobiłem sobie podgląd sondy przed i za i jak widzisz... Są aktywne. Które są? A nie, przepraszam, jest sonda lambda z przed stan aktywna. Za katalizatorem nieaktywna, tylko że sonda za katalizatorem będzie dopiero może być aktywna podczas jazdy. No możliwe, no. Nie, także trzeba by podpiąć, słuchaj, tego tablecika i się przejechać. Możesz też skasować te błędy, a podgląd wtrysków da się tu zrobić, czy nie bardzo? Nie da się, tak? No bo też może być wina tych wtrysków, nie? No ale to bez demontażu i zawiezienia na sprawdzenie się nie da. To skasuj błędy, podpinaj tablecika i jedziemy na próbę. To lecimy. O kurde, bo mam kluczyk. Wszystko podłączone? Tak. Dobra, jeszcze Kamil pamiętaj, żeby wykodować start. Wykodować, no. No wiem, o co zrobić start stop, żeby się był wyłączony. Diagnostyka, wtryski, weryfikacja, zawieszenie do. No, zawieszenie do weryfikacji. Także jedziemy na próbę, wrócimy, popatrzymy sobie, jak to wygląda. I tyle. No to jest tak naprawdę na sprawdzenie, więc tutaj będzie trudno powiedzieć, czy coś z tym fantem zrobimy. Może być tak, że po prostu byśmy. Bo nie wiem, pan skąd przyjechał i tak dalej. To może zaproponujemy panu po prostu środek do wtrysków na razie i niech pojeździ, zobaczy, co się dzieje i co się w ogóle dzieje, bo też nie przekazał tutaj żadnych informacji, tylko takie wtryski. No dobra, czasem tak bywa, że
ktoś zdawkowo powie, nie wytłumaczę, co chodzi, a to rzeczywiście czasem trzeba zrobić wywiad, po prostu. Wiedzieć, co się zachowuje, jak się zachowuje, co się dzieje. Myślałem, że Nürburgring. A tu Malbork. A tu Malbork, tak jest. No dobra, w ogóle pogoda kurde taka. Trzymajcie kciuki, żeby w niedzielę była pogoda ładna. W Czechach, na Brnie. Bo jedziemy wyścig. Kurczę, jedzie bardzo duża ekipa z Polski do Brna na wyścig 8-godzinny. Kilka ekip. Będziemy się ścigać, nawet w jednej klasie. Kilka samochodów. Będziemy walczyć. Kolega Norbert walczy o pierwsze miejsce w ogóle w sezonie. Z ekipą z Wrocławia. Także też fajnie, trzymajcie kciuki. Jadą ISM. Prawdopodobnie film, vlog z tego wyścigu będzie wcześniej niż AC jest dzień jak co dzień, ten, który właśnie teraz nagrywamy. Słuchajcie, takie jest trochę opóźnienie, poślizg i tak dalej. Generalnie ja też sobie robię jakiś zapas, bo może być tak, że na przykład będę chciał odpocząć, będę chciał coś robić, a szykuje się dużo fajnych rzeczy, także może być tak, że będzie przerwa w nagrywaniu, więc będę miał ten bufor, żebyście byli cały czas co niedzielę z nami, żeby nie było przerwy. Akurat pod tym względem mam kuku jak prawdziwy żołnierz. Po prostu wszystko musi być ciach, 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 nie? Może nie wszystko mam ciach, 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 ale niektóre rzeczy, które są, uważam, ważne, są ciach, ciach, ciach. No dobra, na razie samochód jedzie. Nie dzieją się jakieś tam rzeczy. Zobaczymy, co wyniknie. Jak tam sądy, Kamil? Chodzą. Generalnie tutaj jak podpięłem, to od razu obie chodziły. Obie chodziły, tak. Także, bo właśnie ta z tyłu, Kamil, sonda, to ona właśnie chodzi podczas jazdy, nie? Ta przed katalizatorem chodzi cały czas. Ja podejrzewam, że rzeczywiście coś może być na rzeczy z tymi wtryskami. Po prostu one mogą podlewać, może coś tam się dzieje. Nie wiem, może rano nierówno chodzi, tak jak ten X5, w którym Sebastian wymienia właśnie wtryski, nie? Mhm. Także tak, no generalnie, żeby to rzetelnie sprawdzić, trzeba wyjąć wtryski. Nie wiem, czemu nie ma takiej możliwości podglądu. Znaczy w Bimertulku jest, no podejrzałem, no to chodzą okej. Okay. A, okej, okay. A widzisz. Ale czemu nie ma wyjścia? Nie wiem. I to od któregoś roku tak jest, nie? Zauważyłeś? Nie, to specyficznie te modele. A, specyficznie, bo czasem normalnie jest, nie? No bo kurde, bo na przykład czterocylindrówki mają. Ale czterocylindrówki mają, bo przecież nie raz właśnie sprawdzałem. No, możliwe. No dobra, no słuchajcie. Będziesz miał wydatki, jak to się mówi. Jak nie ma, no ale dobrze, że Bimertulek ma. A no tak, bo w Bimertulku sprawdzaliśmy też tego X-a, ten. Tylko wiesz, no to jest właśnie takie sprawdzanie. Nam wyszły, że są cztery. Słaby źle chodzą, że dwa są dobre, oddaliśmy na sprawdzenie, okazuje się, że wszystkie są do kitu. No. Także taka robota. To jest takie, że jak korekty są w porządku, no to nic nam nie mówi, ale jak korekty są złe, no to nam mówi, że już jest niedobrze. Jak są poza normą, o, że tak powiem, bo jak chodzą tam, odbiegają od innych, o. Ale są, mieszczą się w zakresie, które przewidział producent, no to nawet jak kończysz ten proces sprawdzania, to on ci nie powie nic. Mhm. Dopiero jak coś jest poza normą, to wtedy wskazuje, że ten wtrysk, albo tamten, albo coś innego, albo sprawdź to, albo sprawdź tamto. I słuchajcie, i ta diagnostyka właśnie wtedy kosztuje, bo trzeba rozebrać, wyjąć, sprawdzić, oddać coś tam i tak dalej, stanowisko zajęte. Potrzebny czas do tego wszystkiego. Panie Adamie, ile kosztuje diagnostyka? No od 150 do nieskończoności. No ten kunc oszalał. Także tak to wygląda, słuchajcie. Zawsze może być całaska. Całaska nie mniej niż... No to Kamil, to musielibyśmy wtedy jakiś kościół wyznania czegoś zrobić, żeby to wszystko robić legalnie, nie? Ty byś był, nie wiem, wikariuszem, tak? Pastorem. Pastor. Pastor Kamil. Dobrze. A szefowa co, zakonnica? Nie wiem. I klient przychodzi, a szefowa? Co łaska? Nie mniej niż 15 tysięcy. No, także tak. Dobra, generalnie ja nie widzę, żeby coś tu się działo. Będzie trzeba z panem skonsultować, albo jak pan będzie odbierał, to wtedy porozmawiamy, o co chodzi. Bo jak pan też przyjechał skądś tam na tą diagnostykę, poszedł sobie na spacer.
No to nie wiem, czy cokolwiek dzisiaj tu zrobimy, nie? No. Tamten X też jak po rozgrzaniu chodził dobrze. No pan zostawił też rozgrzany ten samochód, więc nic tutaj nie stwierdzimy. W każdym razie z tego, co widzę, są drgania podczas hamowania, nie? Okej. I to czuć na całej budzie. Wydaje mi się, że to tylne hamulce, ale generalnie jak jedziemy na podnośnik, to przyjrzyj się hamulcom, nie? Tak, żeby rzetelnie tu panu też zrobić opis usterek innych niż te diagnostyczne tu związane z paliwem. I jak tam, Kamil, z tym zawieszeniem i hamulcami? Zawieszenie ok, hamulce są generalnie nowe wszędzie, i tarcze, i klocki. No jak widać. Tak. Tu coś dziwnego, bo tu to tam było. I zaraz cofnę trochę ten hamulec, żeby może lepszy był pogląd. Coś tam dziwnego jest rzeczywiście. Czy to kawałek klocka się odszczepił, czy coś? Zobaczcie sobie, coś tam jest między klockiem a tym. Dziwnie to wygląda. No i duża kula jadyka jest zerwana. Aha, no dobra, to trzeba wpisać. W takim razie ja bym, Kamil, wyjął ten klocek, bo to dziwnie wygląda. W innych klockach tego nie ma, tak czegoś. Coś dziwnego. Dobra, to wyjmiesz i zobaczymy. No bo tak to wszystko ładnie wygląda, no. I tutaj jest ten kawałek, co spadł. O. Jest nowe, no to wiesz. Tak jest. Będzie wyglądać ładnie. I co, wyjąłeś klocki, tak? No powiem ci, że to dziwnie wygląda. I drugi klocek też. I to tylko tutaj w tym. No zobacz. Ja pierwszy raz coś takiego widzę. Wiadomo, te klocki są tutaj tak ścięte. No tak. Nie ma problemu. Ale czemu tak się porobiło? Będzie trzeba to wyczyścić, a może zmieszczą tarczę. W ogóle co? Wujek, a ty co robisz? Praca technika w podstawówce czy coś? Tak. Właśnie Sebuś niedawno miał taką sytuację, jak chciał E30 odpalić i nie było masy na silnik, bo przecież z budy do łapy podłączył. No tak, tu dokładnie. Tak, ale tutaj nie było przejścia. Była farba, nie było przejścia, nie? No, co? Widzisz, no. Czyli doświadczenie. Dokładnie. Tak jest. Dobra, Kamil sprawdza, co tu z tą tarczą. Na razie mocowanką musi sobie zrobić, porządne. A, nie problem, żeby to precyzyjnie. Cały czas się odchyla trochę. Może tarcza jest wyciągnięta odpowiednio. No, ale tak. Możemy polecieć tak na przypale na razie. Dobra, to jedziemy. O! O 300 by na to wychodziło, bo jedna w tamtą i dwie w tą. No ale to jest. No to jest normalnie, tak. Chyba, że coś z tymi klockami rzeczywiście. Oczyść te klocki, wiesz? Oczyść, zobaczymy, no. Ale oczyść w jakim sensie? No to zdejmij te właśnie to, co się tutaj nazbierało, nie? Dziwne to jest, jedno i drugie. I może sprawdzić też tamtą stronę. Tak już wiesz, że profilaktycznie, no jak już wiemy, to żeby po prostu było takie sprawdzenie stuprocentowe. Adam Kunt, słucham. Witam, panie Adamie, Piotr Kołosik, bo jestem z tej czarnej F10. Tak. Panie Adamie, tylko orientacyjnie chciałem podpytać. Ona będzie do połowy pierwszego tygodnia, czy pan się spodziewać należona w piątek będzie? Ale która F10? No, przyjrzałem na turbinę. A, na turbinę, nie, no to czekaj. Okej. W Peru nie powiedzieli, że 4 dni. A, w Peru nie powiedzieli, że 4 dni. A Kamil to zawiózł, wczoraj zawiozłeś, tak, Kamil? Wczoraj to zawiózł, tak? Nie, no pod koniec przyszłego tygodnia, to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, tam nastawnik w turbinie się zepsuł właśnie przez zalaną wiązkę. Bo jak odpięliśmy kostkę w tym nastawniku w turbo, to wyleciała ropa. Aha. Czyli ta wcześniejsza awaria przyczyniła się też do uszkodzenia tego, ale turbina sama w sobie też jest uszkodzona, także to, no, także... No to wiadomo, to tak... No wiadomo, nie? Także, może tam się też zmienić ten koszt tego, bo może ten elektroniczny nastawnik będzie musiał iść nowy po prostu, nie? Także tak. A ile ten... Nie wiem, to będę wiedział, jak już do mnie zadzwonią, że jest do odbioru, także na tę chwilę nie wiem. No. Dobra, w porządku. To jesteśmy w kontakcie. Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo pozdrawiam. Oderwę cię, Kamil, na chwilę.
bo u Sebastiana trzeba zakodować wtryski. I jak zakodujesz, to ja odpowietrzę i odpalamy, nie? Silnik nowy jest, bo pan prosił, żeby sprawdzić. Tak, silnik jest nowy, golutki słupek. Jest podstawą zamknięty goły słupek. Aha, okej. Okay. No dobra. Kamil właśnie koduje. Proszę bardzo. Tu jeszcze serwis olejowy będzie. I pan ma swój filtr. Tak, to pamiętasz, ale najpierw go odpalmy, przejedźmy się, Sebek, i wtedy... Tutaj to ogarniesz, czy wjeżdżać? Tu chyba, bo powiem ci, że tam, bo nie ma gdzie samochodów trzymać. Wepchniemy na to twoje stanowisko M-kę i ją tam dziś, jutro, w poniedziałek coś tam, nie? Bo tam jest to sprzęgło, także na spokojnie. Nie? On jest generalnie na środę umówiony, ale można już go robić tam sobie spokojnie. Co tutaj w ogóle, co tu się stało? Ty? O, kurde, plastik, fantastik. Jak Kamil zakoduje, to tego podłączymy tablecika, odpowietrzymy układ paliwa i odpalamy. To co, zrobisz tutaj odpowietrzenie? Tak. Tylko tu ona trochę inaczej się robi. No ja po prostu przerwę, bo on potem każe odpalić i wskakuje od razu na 2000 obrotów. No tak, a tego nie chcemy właśnie. Dokładnie. W ogóle bez sensu. Bez sensu, nie? Żeby serwisówka tak to robiła, co? Sebek. Zimny motor od razu na 2000, słuchajcie. I od razu. Jeszcze w tym silniku, gdzie ten moment obrotowy jest chyba wyższy. Nisko, on jest tam 1,6 chyba już ma, czy 1,4 nawet, ja już nie pamiętam. Na pewno poniżej 2000. No. Po wytrzymaniu układu paliwowego. O, poszło. 3 minutki sobie to chodzi. No i gitarę. Słychać, że chodzi. Nawet widać, że ciśnienie. Tak. Dokładnie, 3 minuty to sporo, ale dobra, mamy prąd podłączony. Tak. Także możemy czekać. O, proszę bardzo. Procedura skończona. Uruchamiamy silnik. To ja uruchomię, trzymaj. Dobra. Leci, leci. I tak on będzie chwilę kręcić. No na pewno. Bo to tak zawsze jest. Wszędzie było paliwo, nie? A to, że po prostu sobie kręcił długo, to musiał wytworzyć odpowiednie ciśnienie na listwie. No tak może się dziać. Co, puścimy mu? Tak. Jazda testowa zaliczona, wszystko w porządku. Samochód bardzo ładnie jeździ. Na początku troszeczkę tak przyspieszał i hamował. Ale tutaj, słuchajcie, wtryski są zalane takim specjalnym płynem, także to też mogło się tak się zdarzyć. Zobaczymy, jak odpali w poniedziałek bądź wtorek, bo mnie w poniedziałek nie ma, bo jestem na wyścigach, także pewno we wtorek zobaczycie, jak odpali. A teraz Sebastian wykona wymianę oleju, Kamil jeszcze sprawdzi błędy i tyle. I z tym samochodem możemy kończyć. A ty, Kamil, z tamtym, co masz na stanowisku u Sebastiana. 300 km, litr oleju do lewo. Mhm. I tam jedna poganka mu pomogła, dostaliśmy stabilizator lekkości oleju, ale był po ściągnięciu, jak robiliśmy rozrusznik tego kolektora, były ślady oleju świeżego po prostu bezpośrednio na zawory. No to zmieniliśmy mu całą pokrywę zobną. Teraz przy okazji. A, no to prawidłowo, bo to, o to właśnie się chciałem pytać, bo tą pokrywę, szczerze, no bo tam odma jest w pokrywie i warto no, to wymienić, dokładnie, nie? Tam nic się nie da zrobić, tam są tylko ładne te rurki i tam bezpośrednio do tego kolektora raz gałęzi, to wszystko szczelne, mówię, drugi raz to ściągnęliśmy, żeby potwierdzić, że tam nic, nie ma nieszczelności, uszczelki nowe, no nie ma to nieszczelności i tym bardziej nie ma teraz błędów, a potrafi wibrować normalnie. A błędy? On wyrzucał błędy? Pierwszy, drugi, trzeci wypadanie zapłonów. Mhm. A disy? Tam są disy czy bez dis jest ten w kolektorze? Bez. Bez dis, dobra. A sąd źle nie podpięliście? Sąd nie wypinaliśmy. A, nie, bo też czasem się zdarzy właśnie źle je zapiąć odwrotnie i wtedy też tak. Robiłem Noxa, bo wyrzucał błędy, ale to drugą sondę wlutowałem nową, tam z Allegro. No tak, tak. Oryginał ten, nie? No tak, tak, tak. I wszystko wróciło do normy. Mówię, zrobię tego Noxa jeszcze dodatkowo, bo to miał te błędy cały czas, a on tym jeździł i jeździł kupę czasu z tym Noxem uszkodzonym i jeździł, nie? Mhm.
No ale historia się zrobiła taka dziwna, że auto niby jest włożone kupę pieniędzy, a dalej efekt jest żaden. Znaczy jest trochę lepiej, no. Chodzi lepiej, wkręca się lepiej i tak dalej, praca na wolnych obrotach jest, ale zaczyna drgać. Ale go teraz na przykład odpalę, bo siedzę w tym aucie. Mhm. I on odpala teraz fajnie, trzyma obroty tam 850, 900 i za chwilę zaczyna spadać. I go dusi. I zaczyna się robić... I zaczyna, tak, znaczy on wchodzi na obroty, on jak szalony idzie. Tylko że na wolnych obrotach go tak. Trzęsie. Na wolnych obrotach go trzęsie, zaczynają drzwi mi latać tak po 3 centymetry w górę, w dół. I czasem strzeli w wydech, tak? Czy już nie strzela? Strzela, złapie. Ja teraz podchodzę i... No jest. Chodzi. A to po wymianie tej sondy NOX robiliście adaptację? Tak. Czyli tak, to wszystko robiłem, wypaliłem tego... No tak, zasiernicie. Ja to robiłem przez tą już tą sondę, przez to, żeby wyjść z tego problemu, nie? Bo to nie robiłem tego wcześniej. Wcześniej zrobiliśmy rozrusznik i tak naprawdę kolektor był ściągany, no i to... I po rozruszniku on normalnie chodził, tylko po jakimś czasie, chodził tak? Normalnie. No ja zrobiłem nim tam załóżmy, nie wiem, no z 20 km, oddałem klientowi, klient pojechał do domu, wrócił, na drugi dzień pojechał sobie 70 km do miasta innego, postawił samochód, tam pochodził, wrócił. Już jak wrócił, to zaczęła strzelać, kichać, pytać. Ciekawa sprawa, kurde. A kompresję też mierzyliście? Jeszcze tego nie zrobiłem, nie? Bo może... Ale, no, kurde, ale to by też wywalało z któryś cylinder, cholera, no. No teraz zapłony by były nie takie, a już zapłony mi zniknęły, nie? Po wstrzyskach. Czyli to już nie wyrzuca. Ciekawa sprawa, kurde. No, to jest kurde, mam takie cały czas. No chyba, że jest minimalnie gdzieś tam kurde na to, ale to mówię, to by zapłony wywalało, no jakby był nadpalony zawód. No. Ale no, kurde, może zmierzcie tą kompresję, tak dla świętego spokoju, no. Zmierzę ją, no. Zmierzę ją, zrobię to dzisiaj, ale już mówię, dzisiaj dostałem wtryski, już zakładam, bo też czekam na te wtryski po tygodniu, mój klient czeka, dobra, robimy, ma chodzić, no i... Ale naprawdę wysokie obroty, same rozpędzanie, nie ma żadnego problemu. Czyli tam jest różnica, tak? No tak. Tak, no. Nic się nie dzieje, tam wkręca, idzie dość prawie 7000 obrotów się wkręca i aż kontrolę trakcji zapala. Ruszę teraz z miejsca, gaz w podłogę, od razu kontrolę trakcji, kurde, trzyma, ciągnie. A wolne obroty jakieś szaleństwo. No tak. A jak kolektor zdejmowaliście, to te doloty były czyste czy brudne? Sam w głowicy. Na zawór? Tak. A w głowicy. Troszkę były, ale to tak delikatnie. Delikatnie. Bardziej się błyszczały od czystego oleju niż od nagaru. No tak, okej. Od czarnego. Okej. I na każdym tam chyba robiłem zdjęcie dla klienta. Normalnie był żywy, żółty olej piękny. No tak, okej. To nie wiem. Może to, no tam nakleja się i wiadomo, zakleja świece. No świece były rzeczywiście te pierwsze trzy. Miałem czarne świece, były pozaklejane, reszta była fajna. Ale zwróciliśmy nowe świece, zamieniliśmy cewki pierwsze trzy na te kolejne i wtedy było tak samo, dalej pierwsze trzy nam wyrzucały zapłon. Ale teraz mówię, no jest po wtryskach i jest lepiej, ale nie dobrze. Zmieście jeszcze tą kompresję, tak dla spokoju. No. Bo jeszcze tak się tam, te zmienne fazy, jakże on nic nie wskazują jakichś problemów, to raczej nie będzie z nim problemu. Nie, tam wystarczy, że jest przesunięty, nie wiem, 2 mm i już będzie wyrzucał. Także to też, też by wyrzucił, nie? Jest ogólnie dobrze. Chyba, że może być problem z elektrozaworem Vanosa i czasem tak jest, że rzeczywiście nic nie wyrzuca, a sama wymiana tych elektrozaworów pomaga. Można też spróbować wypiąć, obojętnie który, ten elektrozawór Vanosa i zobaczyć, jak on będzie z odpiętym chodził, bo on wtedy będzie w trybie tam awaryjnym może będzie dobrze, nie? No ale to kolejne koszty są, nie? Kurde, nowe założyć. Można też te zawory, elektrozawory wyjąć, wyczyścić, podjąć piny we wtyczkach i zobaczyć, no. Może też tak być. My też mieliśmy taki przypadek i to się właśnie elektrozawór okazał, a błędami nie sypał, nie? Także tak może być. Ja nim właśnie troszkę chcę go porozjeżdżać, zobaczyć, czy się poprawi, ale bardziej się pogarsza na wolnym, niż się poprawia jazdy dłuższy. Okej. No, tak może mi wyrzuci jakieś błędy, ale na razie nic nie generuje. No, te elektrozawory to będzie szybki temat, to może można spróbować zrobić. Okej. No dobra, w takim razie dziękuję serdecznie. Dobra. Już tam się będziemy rozliczać, coś... Dobra, to tam pan kiedyś coś przyśle albo coś. Na drugim razem dobra. Dobra, dzięki. A warsztat gdzie jest? Gdzie się znajdujecie? A warsztat jest na granicy z Niemcami, kurczę, daleko. 400 mam 40. Ale gdzie dokładnie? Bo może tam... Kubin.
Bubin, a to nie. Zielonej Góry. To nie, to tam nie mam nikogo. Chyba że możecie spróbować do Artura zadzwonić, może on coś wam pomoże. On jest z Zielonej Góry. On jest z Zieleniej Góry, no to. No to tam mamy. No to jest, już bliżej. Dobra, okej, okay, dobra, to tyle, dziękuję. Jasne. Dziękuję. Dziękuję za pomoc. Wszystkiego dobrego. Infolinię dzisiaj mam, słuchajcie, telefon za telefonem. Dzień dobry, już daję męża. Dobrze, dzień dobry, dzień dobry. Dalej, jak do ciebie tam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, Adam Kunc. No, dzień dobry panu. No ja pana program oglądam, śledzę cały czas i mam problem ze swoją siódemką. Jaka to siódemka? To jest 7.5 i driver. To jest 2009 rok. I co tam się dzieje z nim? No, kopci, jak się nagrzeje, to kopci z rur z tyłu, z tych dwóch. Na biało? No, to ja nie wiem, czy to biały, jaki to kolor. No, taki biały. Biały, no to tak jakby olej spalało, no ja tam... A olej pan dolewa? Dolewam. No to, wie, no to tam głowice będą do roboty. Albo może być tak, że też odpowietrzniki na przykład, ale silnik normalnie równo pracuje? Równo. No to nie, no to są prowadnice zaworów do roboty, czyli głowice trzeba po prostu zdjąć i to zrobić, no. To jest dość, dość duży koszt, bo to jest mniej więcej około 10 tysięcy złotych, no. 10 tysięcy? No. Aha. A to nie można jakoś tego, jakoś uratować? To... Nie, no nie da się, nie, no to no nawet jak pan będzie jakiś, nie wiem, do oleju zalewał zagęszczacze czy coś, to nic nie da, no. To pod te zawory, żeby to zmiękczało, czy coś, też nic nie da. Tak, to nic nie da, no, to nic nie da. Można spróbować, ale to jest takie, wie pan, no, to i tak będzie ten olej pobierał i katalizatory zaraz panu zapcha i to szkoda po prostu roboty, no, powiem tak. A pan powie, można tam do pana podjechać, żeby pan to zdiagnozował, tam nie wiem, czy pod komputer podpiął, to wyjdzie... Co tu jest do roboty? Znaczy, no może pan podjechać, no ja zerknę okiem, zobaczę, no i tyle, no tak jak coś. A kiedy można podjechać? Można w przyszłym tygodniu od, raczej zaraz, jak to jest? Oprócz poniedziałku między 10 a 16. No dobrze, tak. No dobra, bym podjechał najwyżej. Dobra. I to wyjdzie, by wyszło tam... Znaczy, no ja będę wiedział od razu, no to wie pan, to tam diagnostykę możemy zrobić, ale ja to zobaczę i będę wiedział. No. Aha, no dobrze. Dobra. A to jaki to adres jest? To jest Raszyn Słowikowskiego 23A. Raszyn, tak. Słowikowskiego 23A, tak? Tak, tak. Dobrze, dziękuję ślicznie. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dobra, następny telefon. Halo? Dzień dobry, Adam Kunc. Witam, panie Adamie. Żukowski, powiedzcie, autoserwis. Panie Adamie, takie zagadnienie. L38, tylne amortyzatory są w Niwo. Tak. Bez sterowania elektrycznego. No tak. Nie w aucie. Tak. I teraz mi pan powie, bo klient sobie nabudzi w Niemczech, bo w Polsce podobno nieosiągalne. Tak. Kupił, ale ze sterowaniem EDC. No i to pytanie, to nic z tym nie zrobimy. Nie będzie chodziło. Nie będzie. No, potwierdza pan też taką... To też po prostu źle zrobił, bo rzeczywiście te ze sterowaniem EDC są osiągalne, a te bez nie. Także on po prostu jakiś popełnił błąd przy zamówieniu. Znaczy, no bo gdzieś tam jakiegoś gościa z Warszawy znalazł, ale nie tamten nie dobiera mu po numerze windy, tylko niby po aucie. No to po aucie będzie, bo była wersja i taka, więc po aucie można dobrać. Tak, występowały. Także taki numer. Nie będzie to pracowało. Nie będzie pracowało. No tej najlepiej to jest oddać do regeneracji te, które pan zdjął, no. I tyle. Wysłać je do Nangastu, do Gdańska i tyle. I oni to zrobią. To jest najlepsza opcja. I tak naprawdę wtedy jest to lepiej zrobione, niż nawet jakby pan kupił leżaki, które są w magazynie, które zaraz się zepsują. No, bo tak to będzie wszystko nowe, nie? No. No nie orientuje się pan, jaki jest koszt regeneracji tego? Ja nie pamiętam. To nie jest jakieś może 1500 zł sztuka. Nie pamiętam. To tyle samo zadał za te, które nie pasują. No właśnie. No to także tak. Nie, bo tu właśnie mi chłopak też jeden powiedział, który tylko te siódemki robi tam na jakimś forum.
tylko ty robi, że mówi, to będzie, znaczy można założyć, ale będzie autotoczka, nie? No tak, no to będzie, to dokładnie, to nie będzie amortyzowało tak, jak powinno. Bo jest podobno w jakimś tam położeniu sport i facet nie ujeździ tym. No nie ujeździ. Dopóki dostanie sygnał z tego sterownika. Ze sterownika, żeby tam te magnesy się rozluźniły, no. Także tak. To nie wiem, tam są magnesy, czy jakaś cewka? No tak, jest cewka, ale tam się po prostu tak zwierają jakieś magnesy, no podobno, no tak słyszałem. Nie rozbierałem tego, ale to tak działa. Nie? I wtedy on się zagęszcza, ten olej po prostu, nie? I dlatego to musi być pod... Czyli to nie może być, no. Musi nie. Być po prostu bez elektryki. Nie, dokładnie. No dobra, chciałem tylko to potwierdzić, bo mówię, że rozebrałem to pół wozu, ale... No tak, bo tam to nie jest takie... Pewnie daje... No bo... Do myślenia mi dało, mnie, no coś tu, bo BMK to tak nie robi, co tak... No nie. Żeby coś było, a coś nie, no i... Dokładnie. Czyli on, może mogę go założyć, ale będzie taczuszka. Tak, będzie zgadza się. Dobra, wszystko wiem, pozdrawiam. Dziękuję, czołem. Na razie. Dzień dobry, z rana. Właśnie wróciłem z wyścigu 8-godzinnego, w którym zdobyliśmy drugie miejsce. Samochód wygląda tak, jak po walce. A na placu, zobaczcie sobie, co się dzieje na placu. Po takich pięknych chwilach nie chce się wracać do roboty. Zaraz wam pokażę. Tłok od BMW. Proszę bardzo. Jest drugie miejsce. Jest w klasie. Walczyliśmy o pierwsze. Ale nie udało się. Walczyliśmy do końca. Trzy kółka przed końcem. Musiałem oddać pozycję, a to z tego względu, że... Zobaczcie sobie. Skończyła się opona. A dojechać trzeba było. Więc... Słuchajcie. Takie są. Taki jest motorsport. No dobra, rozładowuję jedyneczkę i zabieram się za robotę. Cześć, wujek. Siema. O, widzę tutaj samochód na remont silnika. Okej. A ty kończysz tego z poduszkami, tak? Tak jest. Jak te poduszki? Pokaż. Tutaj już praktycznie leżało na, wiesz... O nie, i tutaj też wytarte, nie? Tak. Ta trochę w miarę lepsza. Co tu jeszcze było robione? Serwis skrzyni? Serwis skrzyni, serwis silnika i... Płyn hamulcowy. To jeszcze będzie robione i był robiony o-ring w skrzynce rozdzielczej w nastawniku. Z niego leciał. A, i to było do weryfikacji. A tak. To z oryginału zamawialiście? Nie, dobrałem to. A, dobrałeś, tak? I jest okej, okay, nie leci. No i gitarę. Na razie nie. No dobra, czyli tu będzie coś jeszcze? Geometria? Nie. Tak, będzie geometria, dlatego że musiałem wózek opuścić do poduszek. Okej, okay, dobra, no to wszystko jasne. Cześć, Sebuś. Pochwalony. Jak tam? Widzę, ty zmęczony jak ja po wyścigu. Kiłka była czy coś? No, wczoraj było, okay. No powiem ci, ja 3,5 godziny jechałem swój stint i powiem ci, czuję się jak koń po estermie. Serio. Masakra, ale drugie miejsce, także jest dobrze. No dobra, to działam. Słyszałem, że Kamila nie będzie, bo się rozchorował. A co, rzeczywiście? No rzeczywiście, wczoraj tak. Czyli nie udaje. Nie udaje, no. Nie udaje, dobra. Znaczy, mówił, że jest chory. A mówił, tak? A było widać? Właśnie. Dobra, nie no, wiesz, na pewno się poczuł, bo też wczoraj dzwonił do mnie, przekazał jakieś tam rzeczy, a ja nawet nie spodziewałem się, że na placu jest tyle samochodów. Wjeżdżał lawetą, mówię, nie, co jest? A w ogóle jak wyładowywałem samochód, to klient już podjechał. Mówię, sorry, nie ma miejsca, ten dobra, mówię, jadę na zakupy. I pojechał sobie. Ogarniałem tematy biurowe. W międzyczasie zaprowadziłem auto, które robił wujek na geometrię i przyprowadziłem. Tutaj przed chwilą diagnozowałem autko, 750, co, głowice do roboty. Pan się zapisał, bo strasznie dymi. Tu mam do diagnostyki, o, jakiś X, w ogóle jakiś krzywy? Coś tam z zawieszeniem. X w Empowerze, znacie temat, tam w dieselku. Tutaj mam M-kę do testów, mam też X-a białego do odpalenia, żeby zobaczyć jak silnik pracuje po wymianie wtrysków teraz rano, jak odpali, jak to będzie działać. Tam jest samochód właśnie, który z geometrii przyprowadziłem i 330 również do odbioru.
Tutaj wprowadziłem 635 sesji. Auto czeka na sprawdzenie przedzakupowe. Tu widzę, że chyba było naprawione w ogóle, jakieś załamanie. Na sprawdzenie przedzakupowe pan przyjedzie na godzinę chyba 16 czy coś takiego. Ja sobie tutaj wcześniej już to ogarnę, bo dzisiaj muszę troszeczkę wcześniej wyjść. No i tyle, jakoś dojść do siebie po wyścigu. Zawsze mam problemy. Ze dwa dni muszę dojść do siebie, tym bardziej, że mój stint trwał 3 godziny 20 minut. Zrobiłem dokładnie 388 km. Słuchajcie, po torze na pełnym speedzie, można powiedzieć. Seduś, widzę na takim etapie, że żuraw już jedzie. Proszę bardzo. Wujek ma tu na serwisie autko stałego klienta. Klient czeka. Wymiana tarcz hamulcowych. Serwis olejowo-filtrowy. Czyli już prawie do testów, tak, tak. Wujek? Okej. To w takim razie, jak tu pojadę, to tobie w międzyczasie wyścigówkę wstawię. Byśmy koła wymienili, dobrze? Bo tam zużyte jest, a trzeba pozdejmować koła, które są do utylizacji. Znaczy się opony. Do wujka wstawiłem wyścigówkę, a ja jadę tutaj tym pojazdem na jazdę testową, żeby dotrzeć hamulce. Proszę bardzo, poszło ładnie, sprawnie, szybko. Pan zadowolony, bo przyjechał na godzinę 8.30, ma już auto gotowe. Też chwilę musieliśmy poczekać, bo nie mieli na miejscu tarcz hamulcowych. To jest 330 w X-Drive, więc nie zawsze tego typu rzeczy są na miejscu. Szybciej do 2-litrówki można coś kupić, a z tyłu są tutaj duże tarcze hamulcowe, z przodu też, także jest też duży klocek z tyłu. Tak więc trzeba było poczekać, zaraz wam powiem, jaki rozmiar z tyłu jest hamulców. 336 mm. No to sporawe, prawda? Nie jedno auto z przodu nie ma tak dużych hamulców. No dobra, jadę się przejechać, wracam i zabieram się za diagnostyki. Jazda testowa zaliczona. Poproszę jeszcze wujka, żeby dolał oleju z pół litra. Zobaczcie sobie. O, bo jest na połowie. Także tak, spiszę przebieg. Zobaczę, jak wyglądają tarcze, czy się dotarły i autko gotowe do odbioru. Dobra, zobaczymy tarcze. Proszę bardzo, dotarte elegancko. Coś wam pokażę, co po wyścigu się stało. Ale dostała w pierdziel. No. I tak, czy wszystkie? To już. To już, tak? No tarcze to są do wymiany, nie? Ale klocków zobacz ty, jak oszczędnie jechaliśmy, co? Można? Można, tylko z oponami nie było oszczędnie. Zobacz, jak... środek jest, a tu nie ma boków, nie? A lewy ten. No ale tak to jest. Do wujka wrzuciliśmy E39 na montaż dyfra. A ja odpalę białego X-a po wkryskach. Zobaczymy, jak odpali po 2 dniach stania. I od razu pojadę po turbosprężarkę do auta, które stoi. Też od razu zrobię jazdę testową tego samochodu. Zobaczymy, jak to będzie tutaj wszystko działać. Dobra. O, proszę bardzo. Wszystko jest. Odpalamy. Grzanie wstępne, czekaj. Jedziemy. No, chodzi równiutko. Proszę państwa. No, coś tam delikatnie zafalowało. Ale taka prawda jest, że on od razu po odpaleniu źle pracował, a tutaj nawet na słuch jest wszystko bardzo dobrze. Przegazuję go delikatnie. No, nie telepię nim w ogóle. No i słuchajcie, elegancja Francja. Albo to nie jest elegancja Francja, to jest Polska. No dobra, w każdym razie operacja się udała. Jadę na jazdę testową i od razu turbosprężarkę odbiorę od firmy Perun. Proszę bardzo, pusto. Sebastian wyjął silnik.
A wujka zmiana. E39 wypchnęliśmy, ponieważ kurczę, musiałem zamówić już szczeleczkę taką, która wchodzi między wał a dyfer. To jest bardzo ważne, bo później by tam się wszystko wylewało. Tak więc do wujka wjechaliśmy autem na montaż turbospężarki. Wszystkie części są, tak jak wam pokazywałem, również z tym przewodem, bo jest właśnie uszkodzony, także wujek działa. Tak szczerze nie jestem w stanie dzisiaj za dużo zrobić, ponieważ jak nie maile, to telefony, jakieś inne historie. Tu czekam na tablicę, pan przywiezie próbne tablice, żeby pojechać na próbę po wymianie sprzęgła. Tak, ten jest gotowy do odbioru. Tutaj jakaś diagnostyka, to na spokojnie. Tutaj nie robiłem diagnostyki, ponieważ nie zdążę. Idę zająć się szóstką, która przyjechała na sprawdzenie przedzakupowe. Za jakieś pół godzinki przyjedzie pana, ja już sobie zacznę po prostu tam robić, przynajmniej lakier posprawdzam, zapoznam się ze wszystkim, żeby przy panu jakoś tam, że już jak pan przyjedzie, to już będę mógł wszystko pokazać. Zobaczę sobie zawieszenie, takie tam historie. X-em w MC wjechałem tutaj na stanowisko, tam wypada zapłon na cylindrze 8 i 4, tak więc to też zostawiam na jutro. Może Kamil będzie jutro, zobaczę sobie, jak wjechałem. Także kuleje, mogą być świece, cewki, Bóg wie co jeszcze, słuchajcie, różne rzeczy mogą być. No dobra, nie ma co gadać, biorę się za pomiar lakieru, aczkolwiek widzę, że tutaj chyba to było lakierowane, coś tam robione, tak mi się wydaje. Środek bardzo fajny, sportsice, nawet w niezłym stanie, ale to wszystko pan będzie widział. Tam są jakieś książki, zobaczymy czy działa klima. Takie historie, zaraz otworzę maseczkę. O, proszę bardzo, ładne kółka, jak to tutaj wygląda, rozkóreczka customowa, dobra, siłowniczki działają, nowy akumulator, paski w niezłym stanie, chłodnica Nisens, no tu jest automacik, do automatu właśnie przepustnica ma takie tu ustrojstwo, poduszki były wymieniane, tutaj podrapane delikatnie od zwierzaków. Nowe przewodziki. No dobra, takie tam historie. Chromy, lampy. O, te lampy są zadymione troszeczkę, bo ze starości tam po prostu się taki osad robi. Ale jest to wszystko do wyczyszczenia. Tutaj to samo, jedna, druga lampa. Tak sobie powierzchownie patrzę. Deska w bardzo ładnym stanie, niepopękana. Auto bez szyber dachu. Tutaj również niepowyginane te zaślepki, lampy tylne też w ładnym stanie, proszę bardzo, znaczek, bagażniczek, elegancko, zobaczymy tutaj, o, wszystkie narzędzia, nie ma tylko szmatki, taki nalocik, znowu kupujący będzie miał co robić sobie, będzie czyścił narzędzie, lampka w ładnym stanie, tutaj lampki też nie popękane w ładnym stanie. Okej. No zobaczymy, czy wszystkie rzeczy działają i takie tam historie. Później wejdę do kanału, też zobaczymy, czy są jakieś wycieki. Pomiar lakieru zrobiony. Dach wygląda na oryginalny, drzwi też. Tutaj, tak jak mówiłem, widać, że było naprawione i tak samo to wychodzi na czujniku, ponieważ mamy tu jakieś 210, niekiedy 300. O, 240, tutaj w tym miejscu na przykład 410, 390, tu w tym miejscu w ogóle nie idzie odczytać. O, zobaczcie sobie. I czym bardziej się oddalimy, tym mniej. Ale widać gołym okiem, że jest tutaj lakierowane, tak samo drzwi, czyli od listwy z dół było lakierowane. Tu od listwy w górę wygląda wszystko jak oryginał. Naprawiany też był na pewno pas. No ale to słuchajcie, auto ma swoje lata, więc korozja tutaj na pewno gdzieś tam wychodziła. Analogicznie z tej strony tak samo. Tutaj zobaczcie sobie, ile mamy. 210. I tutaj tak samo, zobaczcie sobie, mamy 380. Tutaj nie chcę zmierzyć. Przesuwamy się tutaj. Mamy 780 i tutaj coraz mniej.
I tutaj zobaczcie, nie wiem czy tą strukturę będziecie widzieć. Tu widać, że po prostu to było lakierowane od listwy w dół. Reszta wygląda naprawdę nieźle. Także mogę odłożyć czujnik. Idziemy do kanału na dół. Patrzymy tak. Drążek środkowy nowy, widać wymieniony. Te drążki również. Gumy dobrze wyglądają. Tuleje wahacza wymienione. Tutaj również. Żadnych wycieków silnika nie widzę. Jest wszędzie suchutko. Z klimatyzacji również. Kurde, powiem wam, że to naprawdę dobrze wygląda. Wszystko. Tutaj te mocowania nieporodzewiałe. Tutaj również. Halogeny. Wszystko też mocowania porobione. Widać, że te chromy były wymieniane, bo tam w oddali widzę nowe śrubki. Tutaj również. Tutaj, gdzie jest akumulator, również jest elegancko. Kurde, ładnie to wszystko wygląda. Tutaj też, zobaczcie sobie, jakaś taka powierzchowna korozja. Aczkolwiek tutaj coś się... O, spadła latareczka. Aczkolwiek tutaj coś się stało. Tak, o, pewnie jak się oskrobie, to pewnie coś wyjdzie. Tutaj delikatnie coś podcieka. Widać próg uszkodzony. No dobra, o, mamy wyciek, wyciek delikatny, no zobaczcie sobie tam z uszczelniacza. Ale to jest naprawdę minimalnie. Skrzynia biegów suchutka, tutaj też nieźle to wygląda. Podłoga bardzo dobrze, tu właśnie coś gdzieś jakieś takie jest zapocenie czy coś. Skrzynia biegów, tu coś jakoś spocone takie dziwnie, ale tam u góry jest elegancko. No dobra. Widać konserwację ktoś kładł. Dobrze. Tutaj bałwanki nowe. Tuleje również wymienione. Tutaj też tuleje wymienione w wahaczach. Bardzo ładnie to wygląda. Bilsztejn żółty włożony. Pompa paliwa, dyfer schudki. Dobrze, później podniosę samochód, zobaczę. Tutaj tak samo tarcze hamulcowe nieźle wyglądają. Klocki są. Wydech też ładnie wygląda. Widać, że tutaj ta część jest wymieniona. I to oryginał. Powiem wam, że naprawdę, kurde, ktoś zainwestował. No troszeczkę tutaj widzę ta tuleja dyfra tak wygląda, ale to zaraz zobaczymy, jak będę go podnosił, jak to wszystko będzie wyglądać. Podłoga bardzo ładna. Przewody hamulcowe bardzo ładne. No i tak to wygląda. Okej. No dobra, to co, podniosę, zobaczę czy są luzy. Odpalę też samochód, wyjadę, posłucham jak jeździ, a na jazdę testową pojadę z kupującym. W zawieszeniu nie znalazłem żadnych uchybień, wszystko sztywniutkie, ładne i tak dalej. Sprawdziłem też jak wygląda olej. Olej też wygląda ładnie, może wam nawet pokażę. O, raczej olej w skrzyni biegów, bo olej w silniku to zaraz się okaże. Zobaczcie sobie, bagnecik. Cyk, zobaczcie sobie, jaki ładny, przeźroczysty, lekko czerwony, bo tutaj jest czerwony olej, a ATF-ik, Dextron 2 powinien być, ale można zastosować Dextron 3. Dobra, zobaczymy olej w silniku, jak wygląda, również bardzo ładnie wygląda. O. No i gitara, i to mi się podoba, czyli wszystko ładnie. Jeszcze zdejmę korek. Lewą ręką nie potrafię za bardzo. Dobra, zdejmę jeszcze korek wlewu oleju i zaraz odpalimy samochód, zobaczymy jak chodzi. Aczkolwiek ja dzisiaj wjeżdżałem i wszystko wyglądało dobrze. Dobra, korek. Również olej wygląda ładnie. Zobaczcie sobie. O, także tak. Tutaj właścicielem pojazdu jest pracownik Bawarii Motors. Ale widać, że właśnie takie zadbane rzeczy są powymieniane, jakieś takie historie, podoba mi się. Tutaj jeszcze z tego, co zauważyłem, jest czujnik. O, coś tutaj pewnie się działo z temperaturą. Może nie wskazywał jak trzeba i tutaj jakiś customowy jest zastosowany. Bo tu jest czujnik, który daje sygnał do sterownika. To jest czujnik wtrysku rozruchowego. A to jest czujnik na zegary. No dobra, uruchamiamy silnik. O, widzicie, wskazówka od temperatury drgnęła, więc
Jest kontakt. Odpalamy. Bardzo ładnie chodzi. Kto z was się spyta, dlaczego się świeci czek? Czek się świeci, ponieważ świeci się kontrolka hamulców. Jak naciśniemy pedał, zaraz tak zrobię, żebyście widzieli jedno i drugie. Jak nacisnę pedał hamulca, to znaczy się, i zgaśnie lampka, to znaczy się, że światła stopu są w porządku. Zgasło. I od razu zgasł czek. Także wszystko jest ok. Silnik pracuje bardzo ładnie, powiem wam. Dobra, niech sobie pochodzi. Zobaczymy, czy drgnie ta wskazówka od temperatury. No i tyle. I zostanie jazda testowa. Zobaczę jeszcze, czy działają wszystkie szyby na przykład. Działa, proszę bardzo. Z tyłu działa. Z tyłu działa. O, ta działa też. Wycieraczki działają. Włączymy klimę, a ogrzewanie na full. Włączymy klimę, posłuchamy, czy załączy się kompresor. Słyszeliście? Załączył się kompresor. Tutaj też nic nie jest połamane. Dobra, zimne leci. Zobaczę jeszcze sobie, czy wentylator się włączył. Wentylator się włączył, słychać jak chodzi, także klima w porządku, zostanie tylko jazda testowa. Jeszcze zerknę, wskazówka temperatury ruszyła się, jest dobrze. Dobra, wyłączamy klimę i poczekam jeszcze chwilkę, żeby się ruszyła więcej, żebym wiedział, że jest wszystko w porządku. Silniczek sobie chodzi elegancko i wskazóweczka ruszyła się, jest już prawie za niebieskim, także wyłączam silnik, czekam na kupującego i tyle. Sebastian tutaj sobie działa. Bardzo dużo urwanych śrub aluminiowych. Ale jak to w tym samochodzie bywa, przy takim remoncie trzeba wymienić wszystkie śruby aluminiowe i tak to właśnie uczynimy. Śruby zamówione. Wujek kończy tutaj prace związane z montażem turbosprężarki po regeneracji. Za chwilkę odpalamy, później pojadę na jazdę testową i wujkowi zamienię samochody, wprowadzę porządną motoryzację, czyli BMW 750 z silnikiem V12. Zaraz wam pokażę. Stały klient przyprowadził autko na przeglądzik. Autko właśnie stoi, czeka. W ogóle zobaczcie sobie, co się dzieje. O, szymrowski już są. W każdym razie wjedziemy tutaj samochodem. No co tutaj, wymienimy olej, wymienimy siłowniki, klapy bagażnika, wymienimy wiązki przednich świateł, podkleimy uszczelki, aczkolwiek tego nie zrobimy. Świeci się problem, nie świeci się, tylko świeci się kontrolka układu hamulcowego, że coś jest uszkodzone, ale wszystko jest w porządku. Tak więc pewnie wymienimy czujnik albo coś. Zobaczcie sobie, o, o, siłowniki ledwo chodzą. Proszę bardzo, widać, że są stare, oryginalne. Są nowe wiązki. Także wujek będzie z tym działał dzisiaj. A Sebastian składa motor. Ja się zajmę właśnie diagnostykami. Dzisiaj się czuję o wiele lepiej. Już doszedłem do siebie po wyścigu. Jest to, słuchajcie, jakbym przebiegł maraton. Serio. Nigdy nie biegłem, ale tak sobie wyobrażam, że po maratonie też człowiek byłby tak bardzo zmęczony. W końcu mogę zabrać się za jakąś diagnostykę, słuchajcie. Cały czas w niedoczasie. A to to, a to tamto, a to jazda testowa. Tutaj jeszcze zająłem się tutaj tą siódemeczką, bo był zapchany przewód odpowietrzenia baku, ale go przedmuchałem i wszystko działa tak jak trzeba. O, tu w ogóle na lawecie samochód przyjechał, ale to na lawecie to musi poczekać. Ja się biorę tutaj za tą bunię. Zaraz ją tu podłączę pod prąd, podłączę diagnostykę. Kamil już tu robił diagnostykę i no, wypada zapłon, ale to ja już sobie swojemu zobaczę w takim układzie. Podłączam prąd, podłączam diagnostykę i będę działał. Zobaczymy.
Najgorsze, że to do tych ostatnich będzie trzeba się dostać, bo wyrzuca czwórkę i ósemkę. Czyli zacznę od cewki. Słuchaj, wziąłem się za tego X-a, tego w M-ce, bo ty kasowałeś błędy. Kasowałem, ale jeden się nie skasował i to było chyba wypadanie na czwartym cylindrze. Kurde, ale to ciekawe, bo powiem ci, ja teraz zrobiłem mu test i nie ma żadnego wypadania, nie? Aha. To ciekawe. I chodzi normalnie? Nie, nie chodzi normalnie. Ja nim normalnie też wjechałem, nie? I wiesz co, w ogóle jest błąd alternatora. Aha. To ciekawe, bo tak porównuję te błędy, które ty tam odczytałeś, a które ja, i to po prostu tak wygląda. Dobra, słuchaj, to ja kasuję i na nowo sobie popatrzę. No, tak tylko chciałem wiedzieć po prostu, czy coś się tu wydarzyło. No. Dobra. Tak, ja tam kasowałem, ale no, jeden się nie skasował, więc... No. Dobra. To mówisz, czwarty był nieskasowany, czwarty ten. Jeśli dobrze pamiętam, to tak. Dobra, to ja może czwartą cewkę podmienię i skasuję i zobaczę, no. Bo może tu ta czwarta, nie? Dobra, to na razie. Pa, cześć. Tutaj już sobie porozbierałem trochę. Rozebrałem sobie do ósmego, żeby po prostu był dobry dostęp. I rozebrałem też do czwartego, ale to w takim razie czwarty podmienię. Albo podmienię oba od razu, bo też był ten czwarty i ósmy. I pojadę na próbę, żeby nie było tak, że jak pojadę na próbę i pod obciążeniem coś się wydarzy, to będzie też atak, będę miał po prostu problem z głowy. No i słuchajcie, tak patrzyłem, że źle odczytałem błędy. Rzeczywiście, tak jak Kamil mówi, czwarty cylinder. Ale wymieniłem oba, bo czwarty i ósmy, ponieważ wyrzucało już wcześniej. A tak jak wam wspomniałem, jak pojadę na próbę, to nie chciałbym po prostu wracać do tematu. Aczkolwiek wyjąłem cewki, tylko poczekajcie, puszczę kasowanie. Usuń. Aczkolwiek już sprawdziłem, cewki są wszystkie z 2008 roku. Tak więc... Szczerze, to są do wymiany. A samochód jest z roku 2009, więc mogły być wymieniane na akcji serwisowej w ogóle. No i tyle. Także kasuję błędy, odpalam, jadę na próbę. Tak naprawdę to już będę mógł odpalić, bo się skasowały. To może usłyszycie sobie od razu, jak zagada. Proszę bardzo, jedziemy. Pochodzi, puszczę jeszcze test i jadę na próbę. Jest jeszcze jeden problem, bo świeci się. O, przed z obrotu wchodzi równo. Świeci się jeszcze błąd poduszek w ogóle. To jest ciekawa sprawa. Wykrywanie z zajęcia fotela pasażera. A, czyli tam coś jest nie halo. Czyli mata. Problem z matą. Dobra. Ja sobie to zaraz sprawdzę pod fotelem, może coś tam wyczyszczę, styki i może się uda też ten problem usunąć. Jestem na jeździe testowej, ale szczerze to tutaj oprócz tego silnika, że on nierówno pracował, to jest szereg innych błędów, problemów. Przyspiesza, ale też potrafi o! Zmienił bieg i szarpie, także albo skrzynka rozdzielcza, albo wina skrzyni biegów. Oprócz tego właśnie świeci się airbag, proszę bardzo, jest problem z matą pasażera, także tutaj w tym samochodzie dużo rzeczy, jeszcze coś z niwem jest, ale silnik przyspiesza, muszę z panem po prostu porozmawiać, spytać się co tutaj, czy tylko o to chodziło, bo nie podoba mi się wiele innych rzeczy w tym samochodzie, a w związku z tym, że to jest M, to będzie jak M. Dobra, wracam do warsztatu i tyle. Jest to samochód, który generuje jednak jakieś koszty. Zresztą stali widzowie wiedzą, walczyliśmy z taką M-ką w X5. Ale X5 jeździ. Pan od czasu do czasu się do mnie odzywa, także tamta emeczka działa,
Wszystko jest w porządku w każdym razie. Witam, panie Adamie. Wie pan co, olej był wymieniany w czerwcu w tym roku i miał pan tam przebieg 82263. A teraz... 80... Teraz ile jest? Coś około 90 tysięcy. To nie wiem, to już... No to można się umówić, żeby te co 10 tysięcy wymienić, nie? No. Dobra. To ja daję panią Anię i już tam szukamy zaraz na olejek. Dobra? To będzie w takim razie sam olej, bo myśmy wymieniali tutaj... Tylko wie pani co, kurczę, bo ja na razie to jestem tak średnio, że tak powiem, dyspozycyjny, bo jestem świeżo po operacji. Ale to ja... Jak pan będzie mógł, to proszę o telefon i umówimy, nie ma problemu. A to nie będzie problemu, że na przykład tak, nie wiem, z dnia na dzień byśmy się, jakoś udałoby się nam... No z dnia na dzień to może być ciężko, ale w ciągu tygodnia to tak. W ciągu tygodnia, okej, to super. Dobra, to znakomicie. Pani Aniu, to ja będę się odzywać w przyszłym tygodniu. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, dziękuję. No i słuchajcie, tym akcentem będziemy kończyć odcineczek. Od razu wam powiem, co z BMW X5M, bo nie nacisnąłem kamery, żeby się nagrało. Słuchajcie, ale pan w każdym razie będzie robił te wszystkie rzeczy, bo tam jest jeszcze wyciek z pokrywy zaworów, tylko żeby pokrywę zaworów zdemontować i wymienić uszczelkę, trzeba wyjechać silnikiem. Tak więc pan będzie chciał zrobić airbag, będzie chciał zrobić skrzynkę rozdzielczą i będzie chciał usunąć ten wyciek oleju. A jutro odbierze samochód, tak więc pani Ania, szefowa... Jak Hitler. Pani, słyszeliście. Ja tego nie powiedziałem. W każdym razie, znajdzie jakiś termin i będziemy działać. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach, a my się żegnamy. Cześć!